Siemanko, z tej strony Pocisk 7, a to jest już kolejny odcinek z epickich zwycięstw. Jak już zdążyliście pewnie zauważyć, dzisiaj mamy w programie Cromwella, czyli szóstopoziomowy czołg brytyjski, średni, często używany w twierdzach. A tą powtóreczkę przysłał mi kolega Krycha 7836 z klanu Ergo. Nie Ergo, tylko Ero, przepraszam. Eron, no i zobaczymy, co zrobi na mapie Ruinberg. Wygląda to dosyć ciekawie. Dobrze wylosowało przede wszystkim. Mamy tylko parę siódemek w drużynie przeciwnej, także powinno być całkiem dobrze. Łoch, ale kolega wyskoczył fajnie. No i zaraz zobaczymy. Pierwszy tutaj wyspotowany pojazd to jest T-34 i też kolega wyspotował. Ale kolega tutaj zamierza stać. Wow, ale fajnie to kolega zrobił. Fajny drift. Ja taki uwielbiam robić. Ale aż takiego, żeby akurat w okienko się tak ładnie bujnąć, to naprawdę chyba jeszcze nie udało mi się zrobić. To było naprawdę mistrzostkie. No i tu zobaczymy. To chyba kolega będzie próbował strzelać do tych, co tu będą właśnie dziupasków przejeżdżać. Tak jak teraz. Ja właśnie wolę. Ty kolego lepiej robi niż ja zazwyczaj, bo ja staję tam w krzaczkach na D7, tam gdzie stoją te LCMXB's i ktoś tam jeszcze, jakiś ciężki pojazd. Ja tam zazwyczaj stoję i ostrzeliwuję ich z daleka, nie? Tutaj kolega sobie podjechał bliżej, w sumie może nawet lepsza opcja. I ładnie tutaj obija ich, tylko żeby tak troszkę bardziej, o właśnie, wyjechać i super sprawa. Oj, 2 HP, no i właśnie tutaj te KW1 i tak dalej. Oj, eksperymental dostał przez ten, no to ciekawe, bo... O, chyba bokiem był. Bardzo tutaj ładnie kolega to rozegrał, a ten on i tak wjechał bokiem dziwnie i oberwał pestkę jedną. No i teraz kolega się tak, że tak powiem, zaczyna uaktywniać, jedzie. Tutaj widzę, że Cromwell z drużyny przeciwnej chce chyba jechać po nasze arty, chociaż nie, coś się widzę zawraca, dziwny pomysł. Mógł na arty pojechać spokojnie. Miałby już no przynajmniej ze 2 fragi. No chyba, że teraz chciał zniknąć i pojedzie teraz. No ja bym pojechał na jego miejscu, nie? Sam są same arty. Tutaj oni troszkę przyjmuje, troszkę odbija, a tutaj kolega postanawia je objechać chyba? Nie, nie. Nie, bo pomóc temu oni chyba, ale... Ale jednak na tego Cromwella. Przepraszam, że mój głos może nie jest jeszcze taki idealny, ale jest sobota rano, ponieważ jakoś na tygodniu nie było czasu na to, żeby ponagrywać dla was te bitewki, a obiecałem paru osobom, że będą te bitewki w tym tygodniu, no ale no niestety, no przykro mi, szkoła się zaczęła, książki trzeba było kupować, jakieś inne wyjazdy, cuda na kiju, spotkania z kolegami, i wiecie jak to jest, no jakieś już wstępne korki też były, także no niestety, no nie było czasu, no teraz no jest rano, sobota, także no siadam, nagrywam przynajmniej te dwie bitewki, które obiecałem, że będą. Czyli będzie jedna bitewka dzisiaj i jedna bitewka jutro. No troszkę słabo, wiem, chciałem zrobić tak, żeby było jeszcze w piątek, ale niestety no nie udało się, no nie miałem takiej opcji, żeby to zrobić, no więc będzie tylko dzisiaj i jutro bitewka. No i oczywiście w poniedziałek, środę i czwartek postaram się już dzisiaj, może wieczorkiem. Teraz tylko z rana nagram te dwie powtóreczki, żeby wrzucić na YouTube'a, żeby coś tam, coś już tam mieli, no, żeby coś już tam mieliście. Nie wiem, to kurde, język jeszcze mi się troszkę plącze. Żebyście coś mieli już, o, może w ten sposób. No i dzisiaj o godzinie 19:20 będzie ostatni już stream na YouTubie z Wiedźmia 3 Dziki Gon, Krew i Wino. Zapraszam bardzo serdecznie. Obecnie skończyliśmy w krainie tysiąca baśni, w tej bajkowej krainie, w której została zamknięta ta gościuwa przez naszą królową, żeby nie uciekła, czy coś takiego, nie wiem jak to się... A, żeby była bezpieczna chyba, jakoś tak to było. No, także sobie dokończymy dzisiaj Wiedźmina, mam nadzieję, że uda mi się to za jednym streamem zrobić, taką mam przynajmniej nadzieję. No i cóż, przedstawię wam teraz, jak to wyglądało, co się działo, mniej więcej, i teraz wróćmy do bitwy. Kolega tu już nastukał prawie 2000 damage'a, tak strzeli tego... to jest ten Achilles go strasznie bija. A tutaj autocelowanie troszkę zawodzi. Ale na szczęście w drugiej bułki kolega nie oberwał, całe szczęście. No i mamy w tym momencie już no 2000 damage'a, 3 fragi, dosyć ciekawa bitwa, ciekawe sposoby tutaj kolega na grę zaprezentował, a to jakieś używanie ręcznego. A to kurczę jakieś takie, no nie no, fajnie to ogólnie to wyglądało. O proszę, już mamy koniec bitwy.
Chyba zostało skapowane, nie zaobserwowałem. Tak, dokładnie zostało to skapowane. No przepraszam, troszkę tak bardziej informacyjnie wyszło, ale Krycha się nie obrazi, to Krycha to jest mój moderator, także myślę, że powinien to jakoś znieść, że tak powiem, moje gadulstwo. No i cóż, no bitwa ogólnie bardzo fajna, 2300 damage'a wyszło, 3 fragi, jak dla mnie, jak na Ruinberg, jak na te poziomy wyszło bardzo zacnie. No i cóż, ja tu będę więcej wam gadać, przejdźmy już do wyniczku. A oto i wyniczek kolegi Krycha 7836 z klanu Ero. No i cóż my tu mamy? Oczywiście duży haliber, masterkę, zarobione 61 tysięcy kredytów oraz 4642 expa raz dwa. Także naprawdę zacny ten eks wyszedł. No i cóż, kolega oczywiście zrobił największy damage, 3 fragi i 1547 podstawowe expa. Także naprawdę bardzo, bardzo dużo i bardzo spoko. No i chyba kolega gra właśnie z kontem premium. Dlatego kolega zarobił 55 tysięcy kredytów na czysto, także też bardzo zacny wynik, jeśli chodzi o zarobek. No i cóż, bitwa trwała bardzo króciutko, tylko 4 minuty i 30 sekund. No i łączny eks naprawdę wyszedł razy 4642, no także naprawdę bardzo, bardzo fajnie to udało się koledze zrobić. No i cóż, z mojej strony to byłoby na tyle. Zapraszam Was bardzo serdecznie na dzisiejszy wieczór ze mną na YouTubie. Ostatni stream. Potem jeszcze mój mik, kurczę, teraz załatwił te 3 dni konta premium, bo wcześniej był problem mały, bo pomylił niki. I teraz muszę jakoś te 3 dni wykorzystać, a w sumie no nie ma za bardzo czasu jak, ale może jakoś w następnym tygodniu już jakoś, nie wiem, od czwartku, od piątku, nie mam pojęcia. Może już nawet od piątku na hitboxie. A to jeszcze dam informację później. Pewnie jakieś godzinach wieczornych zaczniemy sobie tą premkę, żeby to wyekspi to działało do esety, bo to tak nikt tak chciał wcześniej, żebym to właśnie wyekspił, także no nic, to byłoby z mojej strony na tyle. Jeśli spodobała się ta biteczka, zapraszam do komentowania, oceniania tego filmu, no i do subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami. Także trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!